tym domu, zwanym Podzielonym Krzyżem, zmarł Jerzy Franciszek Kulczycki 19 lutego 1694 roku. Ulica ta nosi nazwę Domgasse, czyli katedralna. Na fasadzie domu jest pamiątka z czasów Ocieszy Wiedeńskiej. Zdobyte sztandary tureckie i kule armatnie, które znalezione zostały po bitwie pod Wiedniem. Jestem wspólnego pochodzenia z Jerzym Franciszkiem Kulczyckim, tym z Wiednia. Jesteśmy tego samego herbu, Sas. To jest nasze gniazdo rodowe, które znajduje się w powiecie samborskim, dość niedaleko od dzisiejszej granicy z Polską. W miejscowym muzeum sąsiadują ze sobą szlachcic ukraiński, bohater spod Chocimia i szlachcic polski, bohater Wiednia. Wstąpił do regimentu jazdy, którym dowodził, jak kilka źródeł podaje, Jan Sobieski, późniejszy polski król. I z tym regimentem na Podolu i Pokuciu zwalczał watahy tatarskie i oddziały armii tureckiej. Brał też udział w interwencjach wojskowych na Bukowinie i w Mołdawii, gdzie o dominację Rzeczpospolita współzawodniczyła z Turcją i Węgrami. Pewne jest, że w 1660 roku Kulczycki przybył do Wiednia i szybko znalazł pracę w Kompanii Orientalnej, spółce austriackich kupców handlujących ze wschodem. Jego zdolności językowe, znajomość ziem i obyczajów sąsiadów Austrii wykorzystywał także dwór cesarski. W 1663 Jerzy Franciszek Kulczycki został zatrudniony w austriackiej misji dyplomatycznej tu w Istambule jako kurier i tłumacz, mający też na względzie sprawy wojskowe. Znane źródła nie podają, jak długo tutaj przebywał. Wiadomo jedynie, że odbył on szereg podróży kurierskich między Istambułem a Wiedniem. W roku 1663, jak i w 1679, Jerzy Franciszek Kulczycki został przyjęty na specjalnej audiencji przez wielkiego wezyra właśnie tutaj, w pałacu Topkapi w Istambule. Kulczycki miał za zadanie bacznie obserwować sytuację gospodarczą i militarną Turcji. Sprawił się doskonale jako agent. Gdy wrócił w maju 1680 roku do Wiednia, natychmiast przedstawił raport kancelarii cesarskiej. W raporcie informował Hofkammer o szykowanym przez Imperium Ottomanów marszu w głąb Starego Kontynentu. Na nic zdały się pertraktacje pokojowe internuncjusza austriackiego Alberta hrabiego Carrara w Stambule w lipcu 1682. Równo rok później ponad 100-tysięczna armia turecka dowodzona przez wielkiego wezyra Kara Mustafę szturmowała Wiedeń. Lipca 1683 roku rozpoczęło się oblężenie Wiednia przez Turków. Rada Obrony Wiednia postanowiła wysłać kuriera do głównego wodza wojsk austriackich, Karola Lotaryńskiego, ponaglając księcia do ataku na pozycję Turków. Do misji dostarczenia listu poszukiwano ochotnika. Poza Kulczyckim nie zgłosił się nikt.
nocy 13 sierpnia Kulczycki i Michałowicz, przebrani za Turków, bramą szkocką Shotton Tor wymknęli się z miasta. W czasie podróży przez ogromny obóz turecki zaczął padać deszcz i jakiś turecki aga zaprosił Kulczyckiego do swojego namiotu, gdzie poczęstował go kawą. Kulczycki podjął się misji, której nikt podjąć się nie odważył. Ryzyko było śmiertelne. Gdyby zostali zdemaskowani, ich ucięte głowy przyozdobiłyby buńczuki baszów. Kulczycki wraz ze swym służącym dotarł wreszcie do obozu księcia Karola Loterańskiego, gdzie przekazał listy oraz informacje, jakie dostał od Rady Obrony Miasta. I co najważniejsze, przekazał też szczegółowe położenie obozu tureckiego. W Wiedeńczyków, pokrzepionych wiadomościami o nadciągającej pomocy, wstąpiły nowe siły. Zanim nadeszła odsiecz, jeszcze miesiąc bez mała odpierali atak. 7 września wojska sprzymierzonych spotkały się pod Tulą. Król Polski Jan III Sobieski, zgodnie z zawartym uprzednio porozumieniem, objął komendę nad połączonymi siłami koalicji antytureckiej. O świcie 12 września wojska koalicjantów ruszyły na turecki pierścień, od strony zachodniej wzdłuż Dunaju, atakując z lewego skrzydła z górzystych obszarów Lasu Wiedeńskiego. Przekonani, że Kara Mustafa właśnie z tego kierunku najmniej spodziewa się uderzenia. Kiedy Turcy zostali rozgromieni, znaleziono w obozie Kara Mustafy setki worków z zielonym ziarnem. Wiedeńczycy sądzili, że to pasza dla wielbłądów. Niektórzy zaczęli palić ziarnem w piecach. Kulczycki bezbłędnie rozpoznał kawę i wyprosił u króla Jana zawartość worków dla siebie. Na tym obrazie jest przedstawiona scena nadania przywileju otworzenia pierwszej kawiarni Jerzemu Franciszkowi Kulczyckiemu przez cesarza Leopolda I. A Rada Obrony Miasta sprezentowała mu dom w dzielnicy Leopoldstadt, gdzie zresztą Kulczycki mieszkał, oraz pokaźną nagrodę pieniężną. Chciałbym zademonstrować, jak w tym czasie przyrządzano kawę w Wiedniu. Były specjalne patelnie, takie jakich używają jeszcze dzisiaj w Etiopii, w kraju, z którego pochodzi kawa. Wsypywano surowe ziarna kawy na patelnię i trzymano ją na otwartym ogniu. Należało cały czas potrząsać patelnią, aby kawa się nie przypaliła. Następnie podawano ją w tych małych dzbanuszkach, zwanych cesłę. Po wcześniejszym paleniu na tych patelniach wsypywano kawę do takich moździerzy, gdzie była rozdrobniana. Następnie wsypywano ją do tego typu naczyń w celu dalszego przemrażania. Tak można sobie wyobrazić, jak po raz pierwszy szykowano dużą ilość kawy w takich moździerzach. W swojej kawiarni Jerzy Franciszek przyjmował gości w takim oto stroju tureckim. Na narożniku budynku zbiegu Favoritenstrasse i Kolszycki Gasse umieszczono przedstawiającą go figurę odzianą w strój turecki. Ma też swoją pozycję w austriackiej Wirtschaft jako kupiec i propagator kawy. Zajmuje główne miejsce w Café Erlebnis Museum. Mieszanka cenionej kawy sygnowana jest jego imieniem jako Kolszycki Kawy. Nieduży konterfekt, wzorowany na wiedeńskim oryginale, spoczywa pośród pamiątek i łupów wojennych z wyprawy Jana III Sobieskiego w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich.